Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W piątek 18 marca wschodnia część Polski znajdzie się na skraju rozległego niżu z nad zachodniej Rosji. Dla odmiany w województwach zachodnich będzie oddziaływał skraj rozległego wyżu z nad Wysp Brytyjskich. Z północy na południe Polski będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Początkowo najpogodniej będzie w województwach południowych, a na północy front zapewni niezbyt dokuczliwe opady deszczu. Wraz z upływem dnia frontowa strefa opadów deszczu zacznie przemieszczać się na południe, a na północy kraju dla odmiany niebo zacznie się wypagadzać. Jedynie pod wieczór na Podlasiu może pojawić się śnieg z deszczem przechodzący w śnieg. Polska na ogół pozostanie w łagodnej, polarnej masie powietrza. Tymczasem nad województwa północno-wschodnie w drugiej połowie dnia zacznie napływać wyraźnie chłodniejsze arktyczne powietrze. Ciśnienie atmosferyczne zacznie wolno wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 998 hektopaskali. Wychodząc z domu warto ciepło się ubrać. Północny i północno-wschodni wiatr na południu i wschodzie kraju będzie silny i bardzo silny, a poza tym obojętny. Biometr z reguły wszędzie niekorzystny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.